Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Naukowcy potwierdzają, nie ma dowodów na to, że używanie telefonów komórkowych wiąże się z ryzykiem nowotworów mózgu i głowy. Tak wynika z nowego systematycznego przeglądu, który przeprowadzono w Australii na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia. Naukowcy twierdzą, że badanie dostarcza dowodów, iż fale radiowe z technologii bezprzewodowej nie są szkodliwe dla ludzi. Oto szczegóły. Telefony komórkowe. Wszyscy ich używamy i to coraz częściej. Ponieważ emitują fale radiowe o niskim poziomie, wiele osób zastanawiało się, czy mogą one powodować nowotwory. Naukowcy znaleźli odpowiedź i wiadomość jest dobra. Praca kierowana przez Australię, a prowadzona przez 11 ekspertów z 10 krajów, sprawdziła ponad 5 tysięcy badań na całym świecie wykonywanych w latach 1994-2022. Główny ekspert, profesor Ken Karypiles z Australijskiej Agencji Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego, mówi, że przegląd skupił się na 63 badaniach, które dotyczyły ludzi. The key takeaway is that when we review all the human observational studies. Najważniejszy wniosek jest taki, że wszystkie badania obserwacyjne dotyczące używania telefonów komórkowych oraz innych źródeł fal radiowych nie wykazują związku z nowotworami. Eksperci nie znaleźli żadnego związku między długotrwałym używaniem telefonu a ryzykiem nowotworu, nawet jeśli ktoś używał telefonu przez 10 lat lub dłużej. Stwierdzono również, że wieże telefonii komórkowej i nadajniki telewizyjne nie stanowią ryzyka nowotworowego. Badania Światowej Organizacji Zdrowia są zgodne z badaniami z 2018 roku, które przeprowadziła Australijska Agencja Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego. W Australii wskaźniki występowania nowotworów mózgu u mężczyzn i kobiet od 1982 roku są stabilne, mimo znacznego wzrostu liczby subskrypcji telefonów komórkowych. Używanie telefonów komórkowych od lat 80. wzrosło ogromnie. Każdy ma teraz telefon, podczas gdy wskaźniki nowotworów mózgu pozostają stabilne. Nie ma więc wzrostu żadnego rodzaju nowotworów, co jest bardzo uspokajające. W 2011 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem uznała narażenie na fale radiowe za, cytujemy, możliwy czynnik rakotwórczy dla ludzi, kategorię stosowaną, gdy nie można całkowicie wykluczyć potencjalnego ryzyka. Profesor Tim Driscoll z Uniwersytetu w Sydney, przewodniczący Komitetu do Spraw Nowotworów Zawodowych i Środowiskowych Australijskiej Rady do Spraw Raka, tłumaczy, że wtedy, kiedy robiono badania, dowody były raczej ograniczone. Są pewne badania epidemiologiczne, które sugerują wzrost, ale jest ich niewiele, a te opublikowane mają problemy metodologiczne, więc nie możemy im zbytnio ufać, ale też nie możemy ich całkowicie odrzucić. Nowe badania uwzględniają znacznie więcej przeprowadzonych badań niż te z 2011 roku. Jaki z tego wniosek? Naukowcy zapewniają, że społeczeństwo powinno być spokojne. Ich telefony są bezpieczne. Materiał Abby O'Brien z Newsroomu SBS opracował i czytał Dariusz Buchowiecki. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.